Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sarge, a to jest drugi odcinek naszej serii Battlefield 3 Multiplayer. Dość szybko Wam prezentuję kolejny odcinek, ale okazja też jest bardzo dobra, bo dzisiaj ukazał się dodatek Walka w zwarciu. Na razie jest on dostępny tylko dla posiadaczy. O, już zabiliśmy pierwszego. Tylko dla posiadaczy Battlefield Premium, takiej przepustki specjalnej. Ajajaj, tutaj ciągle się coś dzieje. A reszta graczy otrzyma dodatek 2 tygodnie później, czyli za 2 tygodnie będą mogli ściągnąć go także osoby, które nie wykupiły sobie Premium. Ajajajajaj, kurczę. No i pierwsze wrażenia, na razie pograłem tylko dosłownie w 2 mapki i pierwsze wrażenia są takie, że rozgrywka jest bardzo, bardzo intensywna. Nie wiem, czy to się spodoba wielu fanom Battlefielda, dlatego że tutaj zupełnie to inaczej wygląda niż w tradycyjnych mapkach, które są duże i rozległe. Tutaj mamy do czynienia z takimi starciami na bliski dystans. Zresztą wiadomo, to było już od czasu pierwszych zapowiedzi tego pakietu. No ale też co innego zapowiedzi, a co innego sprawdzenie tego w praktyce. No i tak, no żeby jakieś konkretne oceny na ten temat wydawać, no to trzeba trochę pograć dłużej. Ja tutaj nie chcę jakichś opinii na razie swoich podawać, dlatego że, tak jak mówię, to są moje dopiero pierwsze mecze. Ojej, już biegnie ktoś. Ach. To są dopiero moje pierwsze mecze w tym dodatku, więc na razie w ogóle zapoznaję się z mapami. Są one dla mnie wielką niewiadomą na razie. To jest mapa Forteca Donia i to jest tryb Dominacja i Podbój, czyli nowy tryb wprowadzony w tym dodatku. Nowy tylko w teorii, dlatego że on wiele się nie różni od tradycyjnego podboju, bo też musimy tutaj... Są trzy jakieś punkty, zazwyczaj trzy chyba. I też musimy je przejmować, a różnica jest taka po prostu, że przejmuje się je znacznie szybciej niż w tradycyjnym podboju. Twórcy zdecydowali się na to dlatego, że... Wow, granat. Dlatego, że akcja toczy się szybciej i gdyby przejmowanie następowało w takim tempie jak tradycyjnie, no to trochę by za długo trwało. Zresztą sami teraz widzicie, jak szybko się wypełnia ten okrąg wokół punktu. I proszę, już przejęte, dosłownie w parę sekund. Tak jak mówię, non stop tutaj się coś dzieje. Trochę rozgrywka... Ojojoj, kurczę, oślepił mnie i nie widziałem go. Trochę rozgrywka przypomina pod tym względem serię Call of Duty. No ale to też oczywiście spore nadużycie. Ale jestem w stanie powiedzieć, że miłośnicy Call of Duty najwięcej znajdą... Aj... Najwięcej znajdą coś dla siebie właśnie w tym pakiecie map. Przypomnę tylko, że w dodatku Walka w zwarciu otrzymaliśmy 4 mapy. I... Ojojoj... Ajajaj, kurczę, teraz ginę raz za razem. Też mamy aktualnie odblokowaną nową broń, AUG A3. Z tego, co już czytałem na forach, to jest ona krytykowana za zbyt dużą siłę. No nie wiem, ja na razie jej używam, ale jeśli społeczność... Ajajajajaj, co ja robię? Ale jeśli społeczność graczy zdecyduje, że jest to zbyt przepakowana broń, no to nie będę też nią grał. Podejrzewam, że jeszcze w kolejnych patchach twórcy trochę zmniejszą moc tej broni. Jeszcze zobaczymy z czasem. Na razie jest to dopiero co... O, nareszcie kogoś pokonaliśmy. Na razie do... O Jezu, ilu ich tu jest? Na razie dodatek dopiero co się ukazał, więc jeszcze sporo tutaj testów przed nami. I jak widzicie, też gram na trybie normal. Akurat teraz administratorzy serwera zmienili tryb właśnie na normal, bo jeszcze przed chwilą grałem na hardkorze. No i cóż, trudno mi powiedzieć w sumie. Zdecydowanie bardziej na tych mapach lepiej jest też grać na normalu niż na takich większych. Dlatego, że... Ojejku.
Dlatego, że jednak non-stop tutaj spotykamy jakichś przeciwników i kiedy jesteśmy bardziej wytrzymali, to też jest szansa na ucieczkę, a już na hardkorze to jest to tak, że jeśli tylko kogoś... O Jezu. Jeśli tylko kogoś zobaczymy, to automatycznie on nas może zabić. No tutaj jest jednak jakaś tam szansa na ucieczkę, chociaż też niewielka, jak widzicie. No, szczęśliwy spawn obok jakiegoś kolesia. Podnieśmy tutaj, bo oczywiście znowu gram medykiem, moją ulubioną klasą. Ogólnie w dodatku jeszcze wprowadzono broń... kilka innych broni. Je się odblokowuje za jakieś tam osiągnięcia. Podobnie jak w dodatku powrót do Karkand. Przykładowo tę broń odblokowałem za ileś tam bodajże reanimacji i chyba wyleczenie jakichś członków drużyny. Ajajajajaj. Wyjdą czy nie wyjdą? Jak się będę czaił, to zaraz mnie zabiją. O Jezu, tylko nie przeładowanie. Rzućmy granat może. Okej, widzę cię. Okej, już padł, dobra. Akcja się tu ciągle toczy. I trzeba naprawdę szybko reagować. Jeśli ktoś lubi kampić w tej pozycji, no to ten dodatek chyba nie będzie dla niego, bo szczerze mówiąc nie widzę tutaj miejsc, w których można by trochę pokampować. Trzeba non-stop być w ruchu i szukać przeciwników. I tak jak mówię, mocno to przypomina serię Call of Duty. Ajajajajaj. Dobra, też go zabiłem. Może mnie ktoś podniesie, a może i nie. Jak tam stoimy ze statystykami? Średnio, szczerze mówiąc. No ale, tak jak mówię, to dopiero moje pierwsze kroki. Zresztą jak wszystkich graczy tutaj. Jezu. Ajajaj, chciałem zreanimować tamtego i... Okej, rzuciliśmy granat. Przydałoby się trochę podleczyć, co? I nie wiem, czy też mi się wydaje, ale chyba też w tym trybie, na tych mapach, szybciej działa apteczka. Ajajajajaj. Kurczę. Co tutaj się dzieje, to szok. Czekajmy może chwilę, może ktoś nas podniesie. No, chyba nie za specjalnie, co? O, a jednak. Dzięki. Dobra, tutaj się robi gorąco, jak widzę. Może przejdźmy trochę w inne miejsce. Jeszcze widziałem mapkę Wieże Ziba. Chyba ona tak się nazywa. Ale to też... O, proszę, jak się czai. Aj, akurat w tym momencie, kurczę, przeładowanie. Już skończył mi się magazynek i niestety. Kolejne mapki będę wam oczywiście prezentował z czasem, dlatego teraz Battlefield może się pojawiać na moim kanale trochę częściej, niż planuję go wrzucać. No bo planuję wrzucać tego Battlefielda co jakiś czas, powiedzmy raz na tydzień czy coś takiego. Też zależy od tego, kiedy będę miał ochotę na nagranie. Ale teraz, ponieważ pojawiły się te nowe mapki i zapewne wielu z was chciałoby zobaczyć je w akcji, no to postaram się jak najszybciej je wrzucić. Ach, kurczę, wiedziałem, że tam jest, ale i tak mnie zaskoczył. Postaram się jak najszybciej je wrzucić, no i zobaczymy. Zobaczymy, w jakim tempie mi się je uda. Tak jak mówię, na razie pakiet jest dostępny tylko dla użytkowników przepustki Battlefield 3 Premium, która kosztuje 179 zł, także jest to naprawdę duży wydatek. W końcu płacimy więcej za dodatki tak naprawdę niż za pełną grę. No ja zdecydowałem się jednak zakupić ten pakiet, czy raczej przepustkę. Przede wszystkim ze względu na to, że... Ojejej. Przede wszystkim ze względu na to, że jestem fanem Battlefielda i tak czy siak planowałem chyba zakupić te dodatki. A kupno przepustki powoduje, że suma summarum płacimy mniej, bo z tego co... Ajajaj. Z tego co twórcy piszą na oficjalnej stronie, to
Gdybyśmy płacili za poszczególne dodatki oddzielnie. Kurczę, gincie. Cholera. Tyle się nastrzelałem i nic. Gdybyśmy płacili za poszczególne dodatki oddzielnie, no to zapłacilibyśmy 295 zł, czyli naprawdę ogromną kwotę. Dlatego ten Battlefield Premium, ta przepustka, koniec końców jest dość opłacalna, tylko że problem polega na tym, że... Ajajaj. Problem polega na tym, że musimy wydać naraz tyle pieniędzy. Kurczę, no nie udało się. Musimy wydać naraz tyle pieniędzy i to jest właśnie problem... O Jezu. Dla osób, które nie chciałyby tyle naraz wydawać. No ale z drugiej strony, gdyby kupować wszystkie dodatki pojedynczo, to właśnie jeszcze większą kwotę byśmy wydali. Ajajaj. Z pasem. Nie lubię tego shotguna. Znaczy, nie lubię być zabijany tym shotgunem. Może tak. Sam go zresztą nie używam. No a też trzeba powiedzieć, że przepustka daje jeszcze kilka innych dodatków, że tak powiem. Nie chodzi mi o zwykłe dodatki DLC, ale też różne usprawnienia, jak na przykład możliwość... Oho. O Jezu, tylko nie Claymore, no kurczę. Jeszcze też czekają nas takie usprawnienia, jak możliwość otrzymania pierwszeństwa w kolejce. Jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych dodatków, takich usprawnień. No szczerze mówiąc, trochę dziwię się twórcom, że się zdecydowali na takie coś. No ale cóż, trzeba jakoś z tym żyć. I osoby, które nie zapłaciły, niestety są trochę pokrzywdzone, bo... Może to wiem sobie. Bo... Bez premium... O kurczę, co tu się dzieje? Bo bez premium nie otrzymujecie pierwszeństwa w kolejce, więc musicie odpowiednio dłużej czekać na jakieś serwery, na dostanie się do serwerów. Więc jest to pewna wada, kurczę. Jest to pewna wada, której nie do końca rozumiem, no ale cóż, tak też twórcy zdecydowali. A my musimy się niestety do tego dostosować. A jeśli nie chcemy się dostosowywać, to przestajemy grać i tyle. Okej, przejmijmy to. Też podejrzewam, że zostanę zabity za chwilę. Okej, jak widzicie, bardzo szybko się przejmuje te cele. Kilka razy szybciej niż w tradycyjnych trybach. I nie wiem, czy też mówiłem o drugim trybie nowym. Mianowicie o mistrzu broni, w którym rozpoczynamy zabawę od pistoletu. Na początku mamy pistolet i musimy zabić określoną ilość przeciwników, aby otrzymywać coraz to lepsze bronie. I wygrywa ta osoba, która wykorzysta już wszystkie bronie, w ten sposób zabije wszystkich przeciwników, a na koniec jeszcze pokona kogoś nożem. I wtedy kończy się rozgrywka. Jestem strasznie ciekaw tego trybu. Z chęcią go przetestuję, ale na razie jeszcze nie miałem okazji. No i na pewno... Ajajajajaj. Na pewno w najbliższych dniach wam zaprezentuję ten tryb. Będziecie mogli zobaczyć, jak on wygląda. W komentarzach dajcie znać, jak wam się podoba w ogóle ten dodatek. Ajajaj. Ja tak jak mówię, mam troszkę mieszane uczucia. Ajajaj. Z jednej strony, no, jest to pewna odmiana. Z drugiej, nie do końca musi się to każdemu podobać. Tak jak mówię, żeby też jakieś rozsądne oceny dawać na ten temat, to trzeba jednak potestować ten tryb, te nowe mapy. Nie da się ich tak po prostu ocenić. Ach. Tak po prostu nie da się ich ocenić po dosłownie paru minutach rozgrywki. Ojojojojoj. Strzelają kurczę we mnie ze wszystkich stron. Odblokowaliśmy dwójnóg, który nie będzie mi zbyt potrzebny, bo raczej go nie używam. No dobra, kurde, rzucają tu granatami, czyli jest ich sporo. Tam? Ajajajajajaj, kurczę. Ktoś podniesie, proszę. No właśnie, dzięki. Dobra, może idziemy tą stroną, co? Ajajaj. Ach, i z tyłu. Kurczę. Naprawdę, co tutaj się dzieje? To przechodzi ludzkie pojęcie wręcz. O Jezu, zły spawn, ale dobra. Na szczęście udało się też zabić jedną osobę.
Naprawdę strasznie się ta rozgrywka tutaj różni od... O Boże. Nic nie widziałem, ale strzelałem i co tam? Asystę otrzymałem chociaż. Dobra, co my tu jeszcze... O kurczę, nie, tylko nie... Kurczę, jak ja nie lubię przeładowywać, kiedy akurat ktoś we mnie strzela. Rzućmy tu granat. O Boże, ja sobie rzuciłem granat. Dziękuję bardzo. Gdzie my się tutaj respawnujemy? Może na nim? Oho, ktoś tu jeszcze jest. I granat, uciekajmy. Dobra. O proszę, tutaj też są. O Boże, i znowu przeładowanie. No kurczę, zabiję kogoś wreszcie, no nikogo niestety. Tylu ich było. Każdy po trochu obrywał, a ja, żadnego nie udało się do końca zabić. Przegrywamy z tego co widzę. Ajajaj. Tradycyjnie w lewym dolnym rogu nad mapą macie punktację. No i niestety moja drużyna, mój zespół przegrywa. Szkoda. Chyba, że jeszcze uda się coś zrobić, ale nie wiem. Już jest zbyt duża przewaga, zdaje się. Ajajajaj, kurczę. Uff. Statystyki ciągle na granicy. Ajajaj, za długo się podnosił, nie mogłem strzelać. Jeszcze mi ktoś podniesie, czy nie? A właśnie, tak myślałem. Kurczę, już ktoś strzela, o Jezu. No niech mi on podniesie, kurczę, nie cofnie się, co? Szkoda. Dobra, lecimy dalej. Trzeba, kurczę, kogoś zabić, co? Bo ciągle przegrywamy. Ach. Dobra, czyli przegraliśmy. Statystyki dość średnie, szczerze mówiąc. Mogłyby być lepsze. 20 na 23. No ale dobra, no w każdym razie ten film ma służyć przede wszystkim prezentacji dla was właśnie nowych mapek. Mam nadzieję, że wam się taki film przyda i ewentualnie przekona bądź nie do ewentualnego zakupu. No i cóż, przelatujmy tutaj jeszcze baretki. I co, może jeszcze zagramy sobie jedną rundkę na jakiejś innej mapce. Także witam się z wami po krótkim cięciu, kiedy już zostanę przeniesiony na inną mapę i wtedy zobaczymy, co też nowego nam twórcy przyszykowali. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Teraz jest mapka Ziba Tower. Co ciekawe, twórcy nie przetłumaczyli tej nazwy. Nie wiem, czy to jest przypadek. O Jezu, akurat się zespawnowałem na granacie. Dobra. Ajajajajaj. Właśnie tą mapkę już widziałem wcześniej. Ona jest taka... Powiedzmy, że dość ciasna, ale za to... O Jezu, można się poruszać bardzo w pionie. Ajajaj. Znaczy, pochodzimy sobie też po kolejnych piętrach. O Jezu, ilu ich tu jest? Widzieliście to? Chodzimy sobie po kolejnych piętrach, ale można nawet też dostać się do garażu. Także właśnie bitwa toczy się na różnych piętrach. O, tu jest dobry spot. To jest ewentualnie miejsce dla snajpera, jak mi się wydaje. Okej, tylko asysta. Ajajaj, coś przycięło. Ajajajajaj, kurczę nie, tylko nie przeładowanie. Ojejku. Jeśli myśleliście, że na metrze, na mapie Operacja Metro dzieje się dużo, no to zobaczcie co tylko tutaj się dzieje. Ale powiem wam, że to jest dobre miejsce, żeby stąd ostrzelać przeciwników. Tylko, że też nie chcę zbyt długo stać w jednym miejscu. Tutaj ktoś był. A właśnie. Okej. Może jeszcze ktoś wybiegnie. Właśnie jestem ciekaw, jakie ta broń będzie zbierać opinie. O Jezu. Chodzi mi o ten AUK A3, bo naprawdę ona jest bardzo dobra. Właśnie zastanawiam się, czy nie jest aż za dobra, żeby jej używać.
na razie niespecjalnie dobrze nam idzie, no ale dobra, to też jest właśnie nieważne. Także w tym odcinku, o proszę, w tym odcinku zaprezentuję wam dwie mapy. W kolejnym może uda się kolejne dwie pokazać, a jeśli nie, no to chociaż jedną. No i też chciałbym wam pokazać właśnie tryb, jak on się nazywał? Ten z broniami. A, mistrz broni, no tak. Ajajajajaj, ilu ich tu jest, kurczę. Wyleczmy się najpierw. Przeładujmy może broń. Ups, myślałem, że to jest przeciwnik. Dobra, kogoś zabiłem. Wyleczmy tego. Ajajajajaj, za późno. Zdecydowanie za późno zacząłem strzelać. Powiem wam tak, ginie się tu często, ale równie często też jest się reanimowanym. I szczerze mówiąc chyba... O Boże, nie, nie, nie. Ach, no właśnie, kurczę, już mnie zobaczył. Szczerze mówiąc chyba najbardziej skuteczną klasą w tym pakiecie map jest medyk. Dlatego, że ciągle tu ktoś ginie, więc można ciągle kogoś reanimować. I to jednocześnie też polepszały się wtedy wyniki całej drużyny, no bo w końcu... O panowie, bez nerwów. Okej, skinął. Polepszają się wyniki całej drużyny, no bo jednak nie tracimy tiketów. Okej, tam sobie biegają, kurczę, radośnie. Proszę bardzo, jak ten skacze. Ajajaj, nie mogę się zdecydować, kogo strzelać. Dobra, asysta tylko, kurczę, 96 punktów. Ciągle biegają radośnie. Boże, strzelam prawie, że na oślep, ale co tam. Ale muszę wam powiedzieć, że właśnie to jest dobre miejsce. Także jeśli będziecie grali na tej mapie, to zapewne o te miejsce będą się toczyć duże boje. Na razie jeszcze gracze nie do końca rozeznali się w mapce, więc to jeszcze trochę czasu zajmie, zanim tutaj poszczególne taktyki się będą klarować. Ale z tego, co na razie obserwuję, to rzeczywiście w tym miejscu można nieźle sobie podziałać. Już trochę sobie podreperowałem statystyki. O, jest i tłumik. Już właśnie nie wspominam o tym, jak bardzo na tych mapach można sobie szybko odblokować poszczególne elementy do broni. Bo fragi sypią się aż miło. Też muszę wam powiedzieć, że chyba kompletnie się tutaj nie opłaca żadnych celowników doczepić do broni, tylko właśnie sobie gram bez celownika, bo mapki są tak małe. Ajajaj, ale pudło. Mapki są tak małe, że celowniki nie są tu w ogóle potrzebne. Dobra. Naprawdę świetna broń jest, kurczę, ten AUK A3. Pytanie tylko, czy nie za świetna. Dobra, ktoś tu jest, kurczę. No właśnie. Nie, 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 nie mam naboi. Uff. Dobra, podnieśmy w takim razie shotguna od przeciwnika, bo nie mam już naboi do karabinku. O Boże, co tu się dzieje? Mogłem się nie podnosić, tylko przeczołgać się jakoś ich po cichaczu, postarać się wyeliminować. No ale dobra, jak widzicie, sporo nafarmiliśmy sobie zabójstw. Okej, przejmujemy to. Ajajaj, stawaj, stawaj. I uwaga, bo tam już biegnie kolejny. No naprawdę, rozgrywka jest bardzo intensywna. Ale szczerze mówiąc, nie sprawia ona na mnie tak negatywnego wrażenia, jak się obawiałem, że może sprawiać. Dlatego, że jednak bałem się, że będzie to tak duża sieka, że naprawdę to będzie aż nieprzyjemne do grania. Ale powiem wam, że całkiem miło się gra nawet na takich małych i ciasnych mapach. Jest to właśnie zawsze jakieś urozmaicenie. Co kto lubi. Ja myślę, że sobie będę od czasu do czasu odpalał ten dodatek i te mapy wchodzące w jego skład. O Jezu, za późno się zorientowałem, że tu są przeciwnicy.
Dobra, przyjmujemy C. O proszę, można nawet schować się w małym baseniku. A. Tyle mi z tego chowania wyszło. I zaczynam znowu, kurczę, przegrywać. Skoro zgonię z rzędu. No gin wreszcie, jeszcze kolejny biegnie. Także uważajcie, panowie. A. Uciekam w jedną stronę, to tam też mnie zabijają. Gdzie by się nie uciekło, to nie można nigdzie przeżyć dłużej. Nikt mnie chyba nie podniesie, co? Wow, tu jest przeciwnik, kurczę. Przeładujmy szybko. Wyleczmy się w ogóle. O Jezu, tylko nie granat. Wow, było blisko, co? Ajajaj, akurat defibrylator wyjmowałem, kurczę, no ale na szczęście udało się go pokonać. Jak widzicie, sporo ludzi używa tego auga, co mi świadczy tylko o tym, jak bardzo jest to skuteczna broń, że nagle się wszyscy na nią przerzucili. To jak kiedyś było z P90, że sporo osób chodziło właśnie z tą bronią. Też to sam do nich należałem. No ale to też nie była przegięta broń, to była po prostu dobra broń, którą się fajnie używało. Ale też nie była właśnie przegięta w jakiś sposób. Dobra, tu jestem strasznie odkryty. Dużo ryzykuję. A ty co tam robisz, kurczę? Ach, no i właśnie. Ktoś mnie zaszedł od drugiej strony. Za bardzo tutaj byłem odkryty. Z każdej strony ktoś mógł mnie zaskoczyć. Mam nadzieję właśnie, że... Ojejku. Mam nadzieję, że te moje filmy z tego dodatku wam jakoś w jakiś sposób pomogą. Ewentualnie przyczynią się właśnie do zakupu, albo zwyczajnie was ostrzegą przed zakupem. Zależy właśnie, czy wam się coś takiego podoba. Jeśli tak, no to jak najbardziej możecie się decydować, tak? Też kwestią otwartą pozostaje, czy warto czekać na dodatek oddzielnie, czy właśnie kupić pakiet premium. Wszystko zależy od zasobności waszego portfela, co tu dużo ukrywać. I od tego, czy uważacie... Ajaj. Od tego, czy uważacie, że taki dodatek wam się w pewien sposób zwróci. Ach, wiedziałem, że mnie zabije, bo już miałem za mało energii. O Boże, gdzie ja się zrespawnowałem? Dobra. Wstawaj. Ach. Ani na chwilę nie może tak, kurczę, odpuścić. Dobra, a ten gdzie? O Boże, prawie bym się odrodził. Na nim on akurat zginął. O Jezu, już ktoś... Kurczę, co tutaj się dzieje? Jak statystyki? Ach. A było tak dobrze. I znowu to przegramy chyba. Ale nie wolno się poddawać. Tam już ktoś biegnie, czy mi się wydawało? Chyba mi się nie wydawało, ale przebiegł szybko. Powiem wam, że mapka mi się całkiem fajnie podoba. Chyba bardziej niż ta poprzednia. A właśnie, też twórcy się chwalili, że na tych mapkach... O Jezu. Że na tych mapkach dużo będzie można rzeczy zniszczyć. Dlatego, że twórcy się spotkali z pewną krytyką, że na tych tradycyjnych mapkach nie można aż tak wiele zniszczyć, jak choćby w Battlefield Bad Company 2. No a tutaj, jak widzicie, wszystko się sypie w drobny mak. To też było możliwe do uzyskania z tego względu, że mapki są mniejsze, więc nie zużywa tak dużo mocy obliczeniowej, jak mogłoby zużywać. Masz granat, kurczę. Ach. Ktoś mnie zaskoczył, kurczę, z nożem. Na kim tu się odrodzić? Wszędzie jest niebezpiecznie. O Jezu, no właśnie. Ajajaj. Uff. I trudno mi właśnie powiedzieć, czy lepiej jest grać na tych mapach na normalu, czy na hardkorze. To też nie będzie dla każdego do oceny.
Muszę sprawdzić te holograficzne celowniki, czy tutaj się opłacają. O Boże. Ojejku, ile mu energii zostało? 2%. Tragedia. Akurat, kurczę, zabrakło mi tego jednego naboju. Powoli się nam kończy rozgrywka. A, tam akurat padł. Wow, tam ilu ich jest. Dobra. Aj. Dobra, znowu będziemy na minusie chyba. Minimalnie, ale jednak. No ale cóż, tak jak mówię, przynajmniej będziecie mieli wgląd na to, jak mapki wyglądają. Jeśli macie znajomych, którzy zastanawiają się nad zakupem, to oczywiście będę wdzięczny, jeśli polecicie im ten filmik, aby zobaczyli sobie, czy warto kupić ten pakiet, czy też nie. Okej, no to przegraliśmy. Ciekawe, jak moje statystyki. Zaraz to sprawdzimy. No, znowu minimalnie na minusie. No dobrze, w takim razie dziękuję wam wszystkim za uwagę. Tak jak mówię, mam nadzieję, że filmik wam się przyda i w jakiś sposób wam podpowie, czy warto zakupić dodatek albo w ogóle całą przepustkę Battlefield Premium, bo przypominam, że sam dodatek dopiero za 2 tygodnie będzie dostępny dla wszystkich. No i cóż, jeśli odcinek wam się podobał i przydał w jakiś sposób, to nie zapomnijcie o kliknięciu łapki w górę oraz zasubskrybowaniu mojego kanału, jeśli jeszcze nie należycie do moich widzów, a chcecie się dowiadywać o kolejnych odcinkach. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku z Battlefielda, w którym pokażę wam kolejne 2 mapy. Na razie.